po ostatnim pucharowym meczu Śląska-Wrocław, jak zobaczyłem, w jakiej formie jest, no to obawiałem się tego meczu, ale chcieliśmy tak samo jak i Śląsk wygrać. Z tym, że Śląsk stworzył bardzo dobry zespół i jest dla każdego przeciwnika bardzo trudnym zespołem. To już nie jest ten Śląsk, jak ja go kiedyś pamiętam, grając z Lechem Poznań tutaj, czy u siebie. To jest zupełnie inny Śląsk-Wrocław. Dlatego ten remis jest dla nas dobry, można zaakceptować. Myślę, że ta gra, szczególnie w pierwszej połowie, to obydwie drużyny, można powiedzieć, na remis. Druga połowa była trochę więcej sytuacji było i każda z drużyn mogła to spotkanie wygrać. Ale jest to spotkanie wyjazdowe. Wiem, że prezesa nie cieszy remis. On lubi wygrywać, ale ten początek, jaki mieliśmy teraz, to uważam, że jest to dobry start. Dwa mecze wyjazdowe, 4 punkty. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo pytania do naszego gościa? Andrzej Lewandowski, Sport, proszę bardzo. Panie trenerze, czy mimo wszystko nie uważa pan tego stadionu za trochę feralny, bo ani 2 razy z reprezentacją, ani dzisiaj w Wisłowie pana drużyna nie strzeliła goła, ani jednego. Akurat w szatni teraz powiedziałem, że wolałem na tym starym grać. Tam miałem więcej szczęścia, ale no cóż, do 3 razy sztuka, no ten 3 raz remis, a być może następny raz już się wygra. Ja powiem tak, jak się ma dobry zespół i zespół dobrze gra, no to nie ma zaczarowanych stadionów, można wszędzie wygrać. Jak pan ocenia ponowny, że tak powiem, debiut Mrożka? No na pewno brak mu jest ogrania zespołem. Wiadomo, miał dłuższą przerwę. Fizycznie też nie jest na 100%. A myślę, że tymi meczami musi dojść i najważniejsze, żeby odzyskał trochę więcej szybkości i świeżości. Jak świeżość będzie miał, to będzie miał i szybkość, bo taka kontra, którą on zrobił, normalnie on wyprzedza zawodnika, bo jest to szybki zawodnik. Ale musimy poczekać i myślę, że z niego będziemy mieć dużo pociechy, bo jest to prawdziwy napastnik. Bartosz Kasz, proszę bardzo. Że w pierwszej połowie podostrzałem Boguskiego na samym początku, no praktycznie nie zaistnieliście w ataku. Czy tym była podyktowana zmiana już w przerwie z pana Wiszena Małeckiego, żeby tą grę ofensywną trochę ożywić? Tak. No, chcieliśmy ostrożniej w pierwszej połowie to spotkanie rozegrać. Natomiast widziałem, że jesteśmy do przodu trochę słabsi. No i dlatego wszedł Patryk Małecki i później wszedł Sarki. Patryk na pewno ożywił trochę z przodu ten zespół. No szkoda, że nie strzeliliśmy tej jednej bramki, ale również Śląsk-Wrocław mógł strzelić. Proszę bardzo. Decydował się pan zmienić skład w stosunku do meczu z Koroną, właśnie zostawiając Małeckiego i Sarkiego i graliście się, tak można powiedzieć, takimi fałszywymi skrzydłami. Jak pan ocenia ten pomysł już z perspektywy po ostatnich blisków? No na pewno po jednym spotkaniu nie można tego ocenić. Nie? Musimy parę spotkań rozegrać w takim ustawieniu. Ale czy będziemy tak grali, no to zastanowimy się. Teraz gramy spotkanie u siebie, na pewno będziemy musieć większą siłą uderzeniową z przodu mieć. Także zobaczymy, jak to się. Najważniejsze, żeby nikt kontuzji nie miał. Filip Podolski, Śląsk. Nie mam takiego wrażenia, że w nowym systemie rozgrywek, którzy grają bardziej kontratorsko, remis nie jest strategicznym wynikiem.
No, ma pan rację, że już z kolegami obliczaliśmy to wszystko. Można wygrywać mecz po meczu, na koniec można mieć parę punkcików tylko więcej od tego, który nie wygrał wszystkich meczów. Także, ale nie sądzę, że tak zespoły spekulują. Ja o tym nie myślę w ogóle. No, chcemy grać w ósemce naturalnie. To jest marzenie każdej drużyny teraz w Ekstraklasie. No i będziemy walczyli o tą ósemkę. Tak, cítím takový nedosyt, že jsme dzisiaj nedokázali zvíťazit, aby zůstali 3 punkty tutaj v Wrocławiu, ale myslím, že družina po tom trudném spotkání v čtvrtek proti Bryš ukázala dzisiaj charakter, ukázala, že umí zahrát v pilce, i přesto, že jsme měli 5 změn, zrobili jsme rotaci, bylo to nutné, museli jsme to zrobit, protože víme, co nás čtvrtek očekývá, potom neděla Pogoń Szczecin. Takže ten program je bardzo, bardzo trudný. Jak říkám, chtěli jsme vyhrát, ale já dzisiaj nemůžu na svou družinu povědět nic negativného, protože opravdu napravdě ukázala charakter. Děkuji. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo jakieś pytania? Andrzej Lewandowski, tradycyjnie. Sport, proszę bardzo. Panie trenerze, czy nie ma pan mimo wszystko wrażenia, że, no nie wiem, miałem takie wrażenie, że Amir Spahić jak na zawodnika walczącego o miejsce w zespole, no trochę nie wykorzystał swojej szansy? Już mnie znacie 11 miesiąców, wiecie, że ja nigdy nekritizuju závodníky před deníkáři, ale pravda je taká, že my si každý meč vyhodnotíme a ke každému závodníkovi povím, kde jsem byl zadovolený a kde menej. Kdy Podolský šel zpět? Já myslím, že zahrál dobrý meč, ale abych byl zadovolený, to ještě očekávám věci od něho, ale první meč měl dlouhou přervu, ostatní jeho meč Michel byl 4. mája, nebylo latvo pro něho, ale na první meč to bylo OK. Čili korespondujeme s tím pytáním, nie jest to ještě zavodník do vystavenia v čtvrtek na Ligě? Tak, viděli jste sami, že v koncovce už měl problémy trochu zdravotné, ale nemohli jsme už žádnou změnu robit, nechtěli jsme žádnou změnu robit. Zobačíme, jestli se do čtvrtku dá Benže vstane krát, ale 12 je alternativa na čtvrtek, protože já očekávám, že může být, že bude krát Gudjonsen i De Suter a tam nás čeká dužo roboty. Artuszka, czy za ten Krakowska? Takie wrażenie odniosłem w końcówce spotkania, że pana piłkarze już tak jakby szanowali ten punkt, nie było takiej determinacji pełnej, żeby zaryzykować i spróbować wygrać. Powiem tak, ja jsem byl zadowolony z toho, jak taktycznie jsme końcówku toho meče zvládli, protože už jsem zažil tutaj s tou družinou sporo mečů, kdy jsme v ostatních sekundách nebo v 92. 3. minutě přegráli a my jsme nevykořistali naše šance do 90 minut a už nemělo sensu, aby jsme atakovali v desonce a otvořili se pro kontr. Za toho nemůžu teď nic povědět negativně. Filip Podolský ještě raz. Či vplyv na takovou hru má to, že punkty po sezóně zasadnější budou dělané? Jak on z perspektivy těch 3 kolejek ocenil nový systém? Tak já nevím, na to, jestli budou potom ty punkty dělané nebo ne. My musíme zrobit všechno, aby jsme v té základní rundě byli v té pěšej osemce a potom zobáčíme, jaký bude, kolko punktů budeme mít a o co budeme válčit, ale já jsem už o tom mluvil ostatní raz, že 16 družin se chce dostat do pěšej osem. Tak, já jsem se hned, nebylo to daleko ode mě, já jsem se hned pýtal, jestli je všechno OK. Nebylo tam nic povážného, tam
jsem krutko zvažoval, že bych Sebastiana změnil, ale on signalizoval, že je všechno OK a on je vážným závodníkem pro nás, utřímá pilku, rozegrá pilku, za toho jsem ho nechal krát do konce, protože ty zdravotné problémy nebyly vážné.